Po raz pierwszy rekord średniej prędkości na dystansie 25 tysięcy kilometrów osiągnięto francuską Simcom 18 sierpnia 1952 roku. Polska załoga z fabryki samochodów osobowych na Żeraniu postanowiła pobić ten rekord. Stało się to w 1973 roku. Na zamkniętym odcinku autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem a Legnicą przez 2 tygodnie siedmiosobowa ekipa bez przerwy, zmieniając się jedynie między sobą za kierownicą, pobiła rekord Simki, osiągając średnią prędkość 138 km na godzinę. Stało się to dokładnie 23 czerwca około godziny 5:45. Od tamtej chwili minęło 40 lat. Grupka fascynatów historii motoryzacji postanowiła tę rocznicę uczcić. 22 czerwca bieżącego roku spotkamy się na terenie Starostwa Wrocławskiego. Spotkamy się na terenach przyległych autostradzie, czyli historycznemu miejscu bicia rekordów. W ramach obchodów jubileuszu dotrzemy do miejsca, w którym istniała historyczna baza rekordu. Był to znany wrocławianom, a także przejezdnym bar Oaza. W dzisiejszych czasach po miejscu tym odnajdujemy jedynie pewne relikty, ale w pobliżu tego miejsca znajduje się prężnie działająca stacja benzynowa, która zapowiedziała, że na jej terenie stanie pomnik upamiętniający piękne chwile tego samochodu i polskiego sportu. Następnie przemieścimy się autostradą na teren gminy Kobierzyce i tam będziemy wspólnie uczestniczyć w rozmowie i pierwszym spotkaniu po 40 latach naszych wspaniałych mistrzów kierownicy z samochodem, z tak liczną publicznością. No i pierwszym spotkaniu właśnie w historycznym miejscu. W organizacji obchodów młodzi ludzie zaangażowali Jerzego Mazura, który specjalnie na tę okazję przygotował replikę Fiata 125B, którym bito rekord. W zasadzie nie musieli mnie namawiać, bo ja jestem zawsze otwarty, jeżeli chodzi o kultywowanie tego, co zostało zrobione. A tym bardziej przykładem jest powiedzmy Muzeum Górnictwa i Sportów Motorowych, mimo że ja nigdy, ani moja rodzina nie była związana z górnictwem. A tym bardziej jak to jest mi bardzo bliskie, czyli motorsport, prawda, czy historia związana z motorsportem. Także od razu powiedziałem, że na ile będę mógł, to się włączę. Stoi za nami Fiat 125P. Jest wręcz identyczny jak ten, którym bito rekordy. Ja wiem, że były dwa. Jeden był zapasowy w razie, gdyby coś się zdarzyło temu, który jechał faktycznie, którym bito te rekordy. Czy panowie się jakoś wzorowali na przykład na jakichś planach fabrycznych, aby odtworzyć to auto? Myślę, że takich planów jest niewiele albo już nawet nie ma. A głównie to bazowaliśmy na zdjęciach i doświadczeniu i wiedzy technicznej, jaką posiadamy, budując wiele, wiele samochodów wyczynowych i to również do takiego czynnego ścigania nawet w tym momencie. Fabryki na Żeraniu już nie ma, no, ale sentyment pozostał. Oczywiście, jest to smutne i przykre, że nie tylko fabryki na Żeraniu nie ma, ale praktycznie żadnej fabryki samochodów, ani osobowych, polskiej, ani ciężarowych, nawet autobusów w Sanoku też nie ma, czy Jelcza pod Wrocławem, w Laskowicy. Rekord nie został do tej pory pobity, to znaczy, że polska myśl techniczna była znakomita. No więc myślę, że z tą myślą to może tak nie w 100%, natomiast polska mentalność polskich Polaków, czy tutaj konkretnie sobie słowa zasady i ludzi, których wybrał, plus entuzjastów, jeżeli chodzi o zarząd fabryki, więc to myślę, że to zaowocowało.
w tym, że te rekordy trzy zostały pobite. Myślę, że gdyby to był może nie Syrena, ale nawet inny samochód, to dla ludzi, którzy coś chcą zrobić, to wszystko jest możliwe. To jest tylko kwestia, jak do tego podejść. No sobie są zasady z wyjątkowym taktykiem, wyjątkowym organizatorem, wyjątkowym człowiekiem. Zresztą fakt, że doszedł w pracy zawodowej czy w biznesie do tego, co doszedł, to jakby potwierdza to, co powiedziałem. Inauguracja obchodów 40-lecia bicia rekordów Fiata 125B odbyła się na terenie Muzeum Sportów Motorowych i Górnictwa w Wałbrzychu. Na uroczystość przybyło dwóch kierowców, Robert Mucha i Franciszek Aromiński, którzy przyczynili się do pobicia rekordu na 25 tysięcy kilometrów, 25 tysięcy mil i 50 tysięcy kilometrów. W chwili, kiedy rekord miał być bity, ówczesna prasa pisała, że Fiat 125B, ten, którym będziecie Państwo jechać, jest prawie seryjny. Na czym to prawie polegało? Jakie były różnice? Znaczy, ja Pani powiem tak, że ten Fiat właściwie był seryjny, tylko były jakby dwie wersje. Jedne były wersje, które miały, tak jak ja się domyślam, z tamtych czasów tłoki, które były robione chyba w Jugosławii, a drugie wersje miały tłoki robione, zakładane francuskie. I ta wersja francuska była o 5, czy 6, czy 7 koni mocniejsza. Na tym to polegało. Natomiast ten samochód właściwie to był z taśmy zdjęty. Potem przywieźli go do Wrocławia. Ja przynajmniej nie miałem możliwości uczestniczenia w jazdach jakichś próbnych. Natomiast miałem możliwość do wybierania części zamiennych, bo mieliśmy prawo mieć 75 kg tych części w tym samochodzie. Na wypadek awarii, to jeżeli awaria była taka, że mieliśmy części, to byliśmy uratowani. Jeżeli ta awaria była taka, że nie mieliśmy, to byłoby po próbie. Tak się szczęśliwie składa i muszę się pochwalić, że ja wytypowałem części, czyli poleciłem wziąć, pan Sobiesław zasada mnie upoważnił do tego, do pana kierownika tej całej, w sensie prób technicznej, od gromadzenia części. Poprosiłem, żeby wziął tłoki i żeby wziął krzyżak na wał kardana. Pan Cendrowski w obecności pana Sobiesława zasady mówił tak: panie Sobiesławie, pana Romiński sobie tłoki wymyślił, a pan Sobiesław zasada mówi, jak pana Romiński sobie wymyślił tłoki, to proszę je wziąć. Tym sposobem tłoki znalazły się w częściach zamiennych. Po 6 tysiącach kilometrów samochód, którym prowadzi Dobrzański, słabnie, dymi i dojeżdża do stędu, tamtej mieliśmy tę oazę. No i decyzję trzeba jakąś podjąć, więc tak pyta się Sobiesław serwisu fabrycznego, i ile oni mogą to robić. Oni mówią, no może 4, może 5 godzin. Pyta się mnie, ja jeszcze nie wiemy, co się stało, ale mówię, poważna sprawa, bo może być dziura w tłoku z objawów, które tam były. No mówię, w półtorej godziny powinienem zdążyć. No i oczywiście zdejmujemy głowicę i widzimy dziurę wielkości 10 zł. I widzę sobie Sławę zasadę, jak się pyta, pan inżynier Cendrowicz jest? Pan inżynier, że pan pozwoli. Słucham, panie Sobiesławie. Pan zobaczy, a Romiński sobie tłoki wymyślił. Miałem dużą satysfakcję i frajdę, wie pani. Wymieniłem ten tłok z pomocą tam paru osób jeszcze. Wymieniłem to w półtorej godziny, pojechaliśmy dalej i po 40 tysiącach kilometrów nawalił krzyżak na wale kardana. To jest druga część, którą kazałem wziąć. Skąd narodziła się idea, żeby Polacy pobili rekord? No, zajmowaliśmy się sportem samochodowym i tak oglądaliśmy różne rekordy, co się dzieje, różne mieliśmy pomysły i Sobiesław zasada mówi do mnie,
słuchaj, tu jest taki pomysł, że może byśmy spróbowali pobić rekord świata, który jest chyba w zasięgu naszej ręki. Rekord na 25 tysięcy kilometrów. Ja mówię, dobra, to ja mówię, słuchaj sobie, to choć pójdziemy do dyrektora Bieleckiego. Jerzy Bielecki wtedy był dyrektorem naczelnym fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. No i porozmawialiśmy. Dyrektor kochał sport. Bardzo się cieszył, że sport samochodowy się rozwija w fabryce. Wspierał go bardzo. No i mówi, no dobrze, no to przyjdźcie z jakimś konkretną propozycją. Rozmawialiśmy z panem Eugeniuszem Pachem. Pan Eugeniusz Pach powiedział, że to jest świetny pomysł i że telewizja się tym również zainteresuje. No i prezes telewizji też był bardzo przychylny temu pomysłowi. No i w ten sposób zaczęliśmy tworzyć zespół i doprowadziliśmy do tego, że powstał zespół. Wybraliśmy kierowców, uzgodniliśmy sprawy z Polskim Związkiem Motorowym, bo Polski Związek Motorowy miał dużo do powiedzenia, żeby to ustalić wszystko z FIA, żeby mieć tych sędziów międzynarodowych, trzeba było zabezpieczyć całą trasę, wojsko, policja, ludzie dobrej woli, Automobil Klub Dolnośląski, działacze dolnośląscy, pasjonaci motoryzacji. No i wystartowaliśmy i się udało. Panie Robercie, czy to od razu było założenie, że pobijecie 3 rekordy? Czy to było tak, że jak te 25 tysięcy już mamy za sobą, a to może spróbujmy 25 tysięcy mil, a potem 50 tysięcy kilometrów? A muszę powiedzieć, że pani redaktor ma wyjątkowe wyczucie, bo tak było. Tak było. Przyjechaliśmy, żeby pobić 25 tysięcy kilometrów, ponieważ taki był problem na początku, ta dziura w tłoku nam się wypaliła i trzeba było to szybko zmienić. Mieliśmy super mechanika w zespole, Andrzej Jaromiński, on z zespołem mechaników z FSO to wszystko błyskawicznie zrobił, naprawił, wymienili ten tłok, czyli jechaliśmy dalej. Pobiliśmy rekord na 25 tysięcy kilometrów, no to co robimy? A bijemy na 25 tysięcy mil. Pobiliśmy na 25 tysięcy mil, no to co? No słuchajcie, jedziemy, jedziemy. No i pojechaliśmy 50 tysięcy kilometrów, ale potem wie pan, już mieliśmy dosyć. Byliśmy zmęczeni i nawet byli ludzie w zespole, ja też oczywiście powiedziałem, no możemy jechać na te 75 tysięcy kilometrów, ale wszyscy mówią, nie, 50 tysięcy to taki ładny rekord, 3 rekordy, zostajemy. 3, szczęśliwa cyfra. Nie wszyscy kierowcy na uroczystość mogli przybyć. Sobiesław Zasada przysłał list z podziękowaniami. W 1973 roku w biciu rekordu Fiatem 125P brali udział także Andrzej Jaroszewicz, Marek Warisella, Ryszard Nowicki, Jerzy Dobrzański i nieżyjący już Franciszek Postawka.